Wiecie, myślę, że chyba wiem, kto to może być. Ja też. To na pewno pan Krampus. Ewidentnie zależy mu na tym, żeby budynek stracił na wartości i można go było taniej odkupić. Nie sądzę. Moim zdaniem to Judy. Zastanawialiście się, dlaczego akurat jak ona zniknęła, pojawił się upiór? A może to Randy? Mógł upozorować ducha, żeby zdobyć sławę. Mi się wydaje bardzo podejrzane. Moim zdaniem to Greta. Wydaje mi się, że tylko jest zależy na tym, żeby ludzie przestali tu przychodzić i zostawili ten budynek w spokoju. Zresztą, jak go spotkaliśmy, to miałem straszne ciarki. Widzę, że nie mamy pewności. Jest tylko jeden sposób, żeby to sprawdzić. Trzeba zrobić pułapkę. A few moments later. Dlaczego ty musi być zawsze przyjęto? Co, skup? To nie fair. Strasznie się boimy. Kudłacy, uspokój się. Jesteśmy tuż za tobą. Okej, okay, halo, jest tu ktoś? Mamy tu spotkanie. Zaraz zrobimy takie spotkanie, że mucha nie siada. Będziemy tak długo siedzieć, jak tylko chcemy. Dobra, możemy już wracać? Nie, musimy złapać potwora. No dobra. Halo, duchu! Chodź tu do nas! Chyba słyszę dźwięk organ. Uwaga, już biegną. Wszyscy gotowi? Teraz! Zgubili! Ze względu na drastyczny charakter tej sceny postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Spójrzcie, to nieprawdziwy duch, to przebranie. A pod maską kryje się... Brat? Nie, to nie brat. To mój brat bliźniak. Benson. No jasne, teraz to wszystko ma sens. Nic nie rozumiem. Benson chciał straszyć wszystkich ludzi przychodzących tutaj, używając legendy o duchu organisty. Legendy, którą sam stworzył. To on podłożył w kawałku nieba podrabianą kronikę z XIX wieku z tą całą naciąganą historią. I to on sterował wszystkim z tajnego pomieszczenia w Momicie. Puszczał tą upiorną muzykę przez ukryte głośniki, a korzystając z wentów pojawiał się niespodziewanie w dowolnym miejscu. Dalej nic nie rozumiem dlaczego. Ja też nie. Benson, dlaczego? Zawsze ty byłeś ten lepszy. Ale ten brat pomocny, drzwi na klatce przytrzyma, dzień dobry powie, brat to, brat tamto, brat siamto, nie mogę żyć w twoim cieniu. A gdybyś nie poradził sobie z tym upiorem i przez ciebie zamknęliby to miejsce, to w końcu ja okazałbym się lepszy. Mocno naciągane. A wszystko by mi się udało, gdyby te wściekłe dzieciaki i głupi kundel. Nie mów tak o moim piesku, mój kundelek nie jest taki głupi, prawda Skup? Ważne za to, że udało nam się rozwiązać kolejną zagadkę. I że już teraz można spokojnie spotykać się w Momicie, nie obawiając się żadnego ducha. Co ty na to, piesku? Komi do mi do mi do! Wywiad? Jak najbardziej. Za 10 Scooby chrupek. Scooby du powróci? Panie? Sprawa załatwiona. Dzieciaki pozbyły się upiora. Możemy działać dalej.